Jest taki grzech, który może zniszczyć każdą relację, bo może zniszczyć relację z ludźmi, z którymi jesteśmy w jednym kościele. Może zniszczyć relację z innymi wierzącymi, którzy są gdzieś indziej, w innych kościołach. Może zniszczyć relację też osobami, które nawet nie przyjmują Jezusa. Tym grzechem jest pycha. To jest grzech, który nawet został uznany za najważniejszy, czy ten główny z tych listy głównych grzechów, który historycznie w kościele powstała. Oczywiście ta lista grzechów głównych jest tytułem człowieka, ale Słowo Boże też zawiera pewną listę rzeczy, których Bóg nienawidzi. To Księga Przysłów, 6 rozdział. Tam jest 7 rzeczy, których Bóg nienawidzi i na pierwszym miejscu są wyniosłe oczy, czyli właśnie wywyższanie się, czyli właśnie pycha. I to jest też problem, który zobaczymy w dzisiejszym fragmencie, w 3 takich różnych historiach, ale łączących się w jedno. Zobaczymy to w Ewangelii Łukasza, 9 rozdziale, od 46 do 56 wersetu. Ewangelia Łukasza, 9 rozdział, od 46 do 56 wersetu. Przyszło im też na myśl, kto by z nich był największy. Jezus zaś, wiedząc o tej myśli ich serc, wziął dziecię i postawił je przy sobie. I rzekł do nich, kto by przyjął to dziecię w imieniu moim, mnie przyjmuje. Kto zaś mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy między wami wszystkimi, ten jest wielki. A Jan odpowiadając, rzekł, mistrzu, widzieliśmy takiego, który w twoim imieniu wygania demony i zabranialiśmy mu, ponieważ nie chodzi z nami. Wtedy Jezus rzekł do niego, nie zabraniajcie, kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami. I stało się, gdy dopełniały się dni, kiedy miał być wzięty do nieba i postanowił pójść do Jerozolimy, że wysłał przed sobą posłańców, a ci w drodze wstąpili do wioski samarytańskiej, aby mu przygotować gospodę. Lecz nie przyjęli go dlatego, że droga jego prowadziła do Jerozolimy. A gdy to widzieli, uczniowie Jakub i Jan rzekli, Panie, czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, który by ich pochłonął, jak to i Eliasz uczynił? A on, obróciwszy się, zgromił ich i rzekł, nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatratać dusze ludzkie, ale je zachować. I poszli do innej wioski. Krótko wcześniej, w ostatnich tygodniach, widzieliśmy, jak Jezus zapowiedział uczniom swoją śmierć i zmartwychwstanie i potem zabrał 3 apostołów na górę, gdzie ukazał im się w swojej chwale. W tym samym czasie na dole, pod tą górą, pozostali apostołowie mieli problem z tym, żeby wypędzić demona i kiedy Jezus wrócił z tej góry, napomniał ich i sam wyrzucił tego demona z chłopca, no i znowu zapowiedział swoją śmierć i zmartwychwstanie. A apostołowie i uczniowie znowu nie wiedzieli, o co tutaj chodzi. Nie mogli pojąć tego, co Jezus im mówił. I nie rozumieli tego dlatego, że oni myśleli w bardzo przyziemny sposób, bo myśleli w kategoriach ustanowienia Królestwa Bożego na ziemi i oczywiście Królestwo Boże zostało ustanowione na ziemi przez Jezusa, natomiast nie zostało ustanowione w taki sposób, w jaki uczniowie tego oczekiwali. No i ten przyziemny sposób myślenia widzimy w postawie uczniów i widzimy dzisiaj 3 odrębne historie, sytuacje, w których uczniowie Jezusa kierowali się pychą. W pierwszych 3 wersetach kłócili się między sobą. Chodziło o to, kto jest z nich największy. W 49 i 50 wersecie zabraniali innym osobom działać w imieniu Jezusa. Tak jakby to oni mieli monopol na Jezusa. No i dalej 6 wersetów, w których widzimy to, że chcieli odpowiedzieć siłą tym, którzy nie przyjęli Jezusa. Czyli w tym momencie przemawiała przez nich taka sama sprawiedliwość, taka pycha. I oczywiście apostołowie byli szczególnie wyróżnieni. Oni byli najbliższymi uczniami Jezusa, ale wcale na to nie zasłużyli. I zamiast dostrzec, że bez Jezusa byli nikim, no to chcieli uważać się za największych, za najważniejszych. I w tym wszystkim brakowało im miłosierdzia. Natomiast nie będzie tak łatwo, że będziemy tylko wytykali pychę apostołom, bo to Słowo Boże jest skierowane także do nas. I w każdej z tych 3 sytuacji Jezus daje taką lekcję, ogólną lekcję dla tych, którzy chcą być i już są uczniami Jezusa. I po pierwsze, to jest lekcja, która mówi o tym, żebyśmy nie walczyli o uznanie. Zaczęło się od tego, że uczniom przyszło na myśl, kto był z nich największy, więc chyba jeszcze nie zrozumieli tego, co znaczy zapierać się siebie. Do tego wzywał ich wcześniej Jezus, bo na razie w głowie mieli coś zupełnie przeciwnego. I może myśleli o tym, dlatego że wcześniej powiodło im się na polu misyjnym. Wyszli po miastach i wioskach Izraela, wyganiali demony, uzdrawiali chorych, no i może poczuli się kimś ważnym, może poczuli się, że mają władzę i może licytowali się, kto z nich uzdrowił na więcej osób, kto z nich wygonił na więcej demonów.
I oczywiście chwilkę wcześniej nie udało mu się, nie pomogli jednemu chłopcu, który był opętany, ale nie było wtedy przy nich trzech apostołów, Piotra, Jana i Jakuba. Więc może tamta trójka poczuła się lepsza, że gdybyśmy my tam byli, to byśmy sobie poradzili. A pozostali apostołowie może myśleli, no coś tu jest nie tak, jesteśmy zazdrośni o Jezusa, że on znowu zabiera tych trzech apostołów na górę. Więc może chcieli im pokazać, że wcale nie są tak ważni, że wcale nie mają szczególnego statusu. I to apostołowie. Ale my też lubimy porównywać. Porównywać różne rzeczy. Może samochody. Może porównujemy, czy mamy lepszy samochód od tych, z którymi pracujemy na podobnym stanowisku. Żeby nie wychodziło, że jesteśmy gorsi. Może jak ktoś jest szefem, albo ktoś byłby szefem, to może czułby, że nie byłoby dobrze, gdyby miał starszy samochód od swoich pracowników. Może jak idziemy na wesele, to może bardziej panie, patrzymy, która kobieta ma ładniejszą suknię, albo przynajmniej czy my mamy ładniejszą suknię od innej osób, od innych kobiet. Może w szkole porównujesz się z innymi. Może patrzysz, kto jest bardziej lubiany, kto ma więcej followersów na Instagramach, TikTokach i tak dalej. Już nawet też spierali się o to, kto z nich jest największy. Pytanie, czy my nie patrzymy w taki sam sposób. Czy my też się nie zastanawiamy nad tym, kto tutaj jest najważniejszy. Czyli kto ma jakie zasługi w Kościele. Kto ile uczynił dla Jezusa. Kto w jakiej służbie jest zaangażowany. Każdego z nas Bóg uczynił inaczej i każdego z nas inaczej wyposaża. Mamy inne dary. Nie mamy niczego, czym byśmy mogli się chlubić, bo wszystko, co mamy, pochodzi od Boga. Więc wszystko, co możemy zrobić dla Boga w Kościele czy poza Kościołem, robimy z Bożej łaski. Bez Niego bylibyśmy nikim, bez Niego nic nie moglibyśmy uczynić, jak Jezus mówił swoim uczniom. Bez mnie nic nie możecie uczynić, jeżeli nie jesteście połączeni ze mną. Więc to, że ktoś robi to czy tamto, że ktoś śpiewa dla Boga tutaj z przodu, że ktoś mówi Słowo Boże, że ktoś robi inne rzeczy, to wszystko jest z Bożej łaski. Nie jest to po to, żebyśmy sami postawili siebie wyżej od innych, żebyśmy wyglądali w oczach innych jako ci ważni, ale żebyśmy my wskazywali przez to na Jezusa. Bo jeżeli robimy to odwrotnie, jeżeli robimy to po to, żebyśmy mieli uznanie, to już dostajemy to uznanie, czyli tą nagrodę pocieszenia zamiast tej nagrody w niebie. I Pan Jezus widział, co dzieje się w sercu swoich uczniów i dlatego postawił przy sobie dziecko. Tylko jaki to ma związek? W jaki sposób to dziecko ma mieć związek z tym, kto jest najważniejszy? W tamtej kulturze dzieci, takie małe dzieci, bo tutaj chodziło prawdopodobnie o bardzo małe dziecko. W Ewangelii Marka czytamy, że Jezus wziął je na ramiona, więc nie był to jakiś nastoletni chłopczyk albo dziewczynka, tylko małe dziecko. I w tamtej kulturze takie dzieci nie miały praktycznie żadnego znaczenia. Nie mogły pochwalić się żadnym osiągnięciem. Było zależne od innych osób. Znaczy współcześnie też są zależne, ale w tamtej kulturze jeszcze mniejsze znaczenie było nadawane takim dzieciom. Więc wtedy, kiedy uczniowie myśleli, kto z nich jest największy, Jezus pokazał im małe dziecko, czyli kogoś, kto w żadnej ludzkiej kategorii nie mógłby się porównywać ani konkurować o pierwsze miejsce. I wtedy Jezus powiedział swoim uczniom to, co w 48 wersecie. Kto by przyjął to dziecię w imieniu moim, mnie przyjmuje. Kto zaś mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy między wami wszystkimi, ten jest wielki. I już samo postawienie tego dziecka obok Jezusa to był duży zaszczyt. Natomiast słowa Jezusa pokazują, że Królestwo Boże ma zupełnie odwrotne wartości do tego świata. I ta wypowiedź Jezusa jest trochę skomplikowana, więc zatrzymamy się na niej dłużej. I zobaczymy jeszcze, w jaki sposób Jezus, czy te słowa są przedstawione w innych Ewangeliach. Bo u Mateusza możemy przeczytać, że Jezus powiedział, że jeżeli się nie nawrócą oni, uczniowie, i nie staną jak dzieci, to nie wejdą do Królestwa Bożego. Z kolei u Marka czytamy, że jeżeli kto chce być pierwszy, ma się stać ostatnim i sługą wszystkich. Więc trzeba to ze sobą jakoś połączyć, bo na razie trochę to inaczej brzmi. Więc z jednej strony uczniowie Jezusa mają stać się jak dzieci, z drugiej strony mowa jest o przyjmowaniu dzieci. Więc kto ma być tym dzieckiem i kto ma przyjmować to dziecko? Chyba nie chodzi o to, żeby i być dzieckiem i przyjmować dziecko. Nie miałoby to raczej większego sensu. Jeszcze raz, oni spierali się o to, kto jest najważniejszy z uczniów Jezusa, a Jezus pokazał im, że nawet małe dziecko, takie małe dziecko, mogłoby wykonać ich robotę. Czyli zamiast nich mógłby posłać takie dziecko i gdyby to zrobił, to odbiór tego dziecka przez ludzi
byłby tak samo ważny, jak to, jak potraktowali apostołów. Wiem, że to może nie widać tego dokładnie w tym fragmencie, ale taki jest sens, że chodziło o to, że to dziecko, gdyby Jezus posłał to dziecko zamiast nich, to tak samo ważne byłoby to, jak ludzie traktują to dziecko, jak ważne było to, jak traktują uczniów Jezusa, apostołów. Bo znaczenie nie było w apostołach. Przepraszam. Znaczenie nie było w apostołach, znaczenie było w tym, który ich posłał. Więc nie tyle chodziło o przyjmowanie dzieci, o na przykład o adopcję dzieci, o to, żeby przygarnąć dziecko do siebie. Chodziło o przyjęcie tych, którzy stali się jak dzieci. I to widać także w Ewangelii Marka, 9 rozdziale, 41 wersecie. Bo tam jest podsumowanie tej i kolejnej sytuacji, którą zaraz zobaczymy. Jezus powiedział tam, że kto da się napić uczniom Jezusa, ten nie straci swojej zapłaty. Czyli kto napoi ucznia Chrystusa, dlatego że należy do Chrystusa, zostanie nagrodzony. Tu widać, ilustracja jest. Dziękuję bardzo. Kto napoi ucznia Chrystusa, będzie nagrodzony. Więc cały czas chodziło o przyjmowanie tego dziecka. Czyli przyjęcie ucznia Chrystusa jest jak przyjęcie nic nieznaczącego dziecka. Taki jest sens tych słów. Więc z jednej strony udział w Królestwie Bożym polega na uniżeniu samego siebie, na tym, żeby sobie uświadomić, jak mało tak naprawdę znaczymy. I to mamy w słowach Jezusa, kto jest najmniejszy między wami wszystkimi, ten jest wielki, czyli wielki w Królestwie Niebios, a nie tutaj na ziemi. A z drugiej strony Królestwo Boże polega na przyjmowaniu tych, którzy niewiele znaczą. I chodzi o przyjmowanie ich właśnie dlatego, że są posłani przez Jezusa. I to mamy w słowach, kto by przyjął to dziecię w imieniu moim, mnie przyjmuje. Kto zaś mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Czyli przyjęcie kogoś nie dlatego, że znaczy coś tutaj na świecie, ale dlatego, że jest posłany przez Jezusa. Choć może nie mieć jakiegoś szczególnego statusu, pozycji na tym świecie, w społeczeństwie. I taka postawa będzie przyjęciem samego Jezusa i będzie przyjęciem Boga Ojca, który posłał Jezusa. I wynika też z tego, że jeżeli ktoś kieruje się statusem ludzi, to tak jakby odrzucał samego Boga. Bo nie patrzyłby wtedy na wartość tego, kto go posłał, ale mierzy ludzi kategoriami tego świata. Natomiast tak samo cenne będzie nawrócenie każdej osoby. Czy to będzie znany piosenkarz, czy to będzie bezdomny, czy to będzie nauczyciel w szkole, czy to będzie sprzątaczka. Tak samo cenne będzie nawrócenie tego człowieka dla Królestwa Bożego. Nieważne, jaki ma majątek, nieważne, ile osób taką osobę śledzi, bo to nie oni wnoszą wartość do Królestwa Bożego, to Bóg wnosi wartość w ich życie. Więc zamiast szukać uznania statusu dla siebie, powinniśmy utożsamiać się raczej z tymi, którzy go nie mają. Bo my też nie mamy się czym szczycić. Ani żaden ludzki sukces nie sprawi, że będziemy więcej warci w Królestwie Bożym. Nasza wartość w Królestwie Bożym wynika z tego, przez kogo zostaliśmy posłani. Więc taką samą wartość miałoby dziecko, jeżeli Jezus posłałby to dziecko zamiast apostołów. I jedyne pierwszeństwo, o które mamy zabiegać, to jest pierwszeństwo, czy też wyprzedzanie siebie w służeniu innym. Nie po to, żeby nas dostrzeżono, ale żebyśmy traktowali potrzeby innych jako ważniejsze od siebie i od naszych potrzeb. Więc to jest służba tym, którzy są słabi, którzy w oczach świata nie mają znaczenia, dlatego że należą do Chrystusa. Niestety w tym miejscu apostołowie jeszcze się tego nie nauczyli. Widzimy to pod koniec Ewangelii Łukasza, kiedy na ostatniej wieczerzy była taka sama dyskusja. Spierali się o to samo, o to, kto z nich ma uchodzić za największego, więc jeszcze na ziemi tutaj nie pojęli tej lekcji. Po drugie, radujmy się z Bożego dzieła w innych. Bo po tych słowach Jezusa najwyraźniej coś przypomniało się Janowi i powiedział w 49 wersecie tak. Mistrzu, widzieliśmy takiego, który w Twoim imieniu wygania demony i zabranialiśmy mu, ponieważ nie chodzi z nami. Przed chwilą Jezus powiedział, że żeby przyjmować każdego, kto został przez Niego posłany. I Jan pomyślał, że przecież widzieli takiego człowieka, który powoływał się na Jezusa, ale przecież nie był posłany przez Jezusa, przynajmniej w ich mniemaniu. I nie wiemy dokładnie, kim był ten człowiek, natomiast musiało to być wtedy, kiedy byli gdzieś bez Jezusa, skoro dopiero teraz mu o tym mówią. A tak było wtedy, kiedy Jezus wysłał ich po miastach i wioskach Izraela, kiedy wysłał apostołów dwójkami po dwie osoby, bo wtedy właśnie szli bez Jezusa. Nie było wtedy Jezusa z nimi i teraz mu o tym mówią.
I wtedy wyszli też między innymi po to, żeby wyganiać demony. I kiedy to dobili, to widzieli innego człowieka, który nie był apostołem i który też wyganiał demony w imieniu Jezusa. Apostołowie wiedzieli, że oni mają władzę nad demonami. Jezus im tę władzę dał, a tu widzą człowieka, którego nie znali i który robi to samo. A przynajmniej wydaje się, że robi to samo. I warto przy tym powiedzieć, że w tamtym czasie w Izraelu byli różni egzorcyści. To nie było coś, czego nie było przed uczniami Jezusa, bo wspominają o tym żydowskie pisma z tamtego czasu. Mamy też potwierdzenie tego w Ewangeliach, w słowach Jezusa. Dokładnie wtedy, kiedy ludzie oskarżali Jezusa, że wygania demony mocą Belzebuba. Wtedy Jezus zapytał ich, okej, w takim razie w jaki sposób, czy jaką mocą robią to wasi synowie. Więc już wtedy w Izraelu byli ludzie, którzy w jakiś sposób też przepędzali demony. Mniej czy bardziej skutecznie, nie wiemy. I tacy ludzie byli nazywani wędrownymi zaklinaczami. I to są osoby, które widzimy też długo później w Dziejach Apostolskich w Efezie. W 19 rozdziale widzimy ludzi, którzy próbowali wzywać imienia Pana Jezusa i mówili do złych duchów w taki sposób. Zaklinam was przez Jezusa, którego głosi Paweł. I tutaj bardzo charakterystyczne było to, że oni powoływali się na imię tego, kto ma jakąś wielką moc. No bo demony może przepędzić tylko ktoś, kto ma wielką moc. Natomiast tym osobom w Efezie się to nie udało. Oni sami byli przepędzeni przez demony, a to dlatego, że nie głosili Jezusa, którego oni znali, tylko głosili Jezusa, którego znał i głosił Paweł. Więc nie chodziło o to, żeby po prostu powołać się na jakieś imię, nieważne czy znamy tę osobę, czy nie. Chodziło o to, żeby wystąpić w imieniu tego, który nas do tego wyposażył. Natomiast tutaj wydaje się, że ten człowiek, którego spotkali apostołowie, faktycznie nie miał takich problemów. Że co najmniej on nie został przepędzony przez demony, a prawdopodobnie to one uciekały przed imieniem Jezusa. Więc ten człowiek musiał gdzieś usłyszeć o Jezusie, co nie było trudne, w tamtym czasie wiele osób słyszało o Jezusie. Musiał uwierzyć, że jest Mesjaszem, skoro wierzył w Jego moc, skoro zdecydował się użyć właśnie tego imienia, żeby wypędzić demony. Natomiast w oczach apostołów ten człowiek był jak konkurencja, bo oni nie chcieli mieć innej osoby, która robiła to samo, więc próbowali mu tego zabronić. Nie wiemy, czy skutecznie, bo czytamy tutaj, że zabraniali, więc prawdopodobnie robili to więcej razy. I coś, co może nam jeszcze pomóc zrozumieć tę historię, to jest to, że to bardzo przypomina historię, która wydarzyła się w czasach Mojżesza. To jest Księga Liczb, 11 rozdział Księgi Liczb, czyli 4 Księga Mojżeszowa. Dokładnie od 24 wersetu tego 11 rozdziału. Wcześniej w tym rozdziale ludzie szemrali dlatego, że brakowało im mięsa. Narzekali na to, że nie mają mięsa, tak jak jedli mięso w Egipcie. I w związku z tym Mojżesz mówił Bogu, że już dłużej nie może znieść tego ciężaru, tego ludu. I Pan Bóg zarządził, żeby Mojżesz zwołał 70 starszych ludu, żeby zgromadził ich razem przed namiotem zgromadzenia. To jest Księga Liczb 11:24. I Mojżesz zgromadził tych ludzi, tych 70, wokół namiotu i wtedy spoczął na nich duch i zaczęli prorokować. I tak był tylko jeden raz w ich życiu. Czytamy, że nie zdarzyło się to już później. Natomiast okazało się, że w obozie, czyli gdzieś dalej, było jeszcze dwóch mężczyzn, którzy też prorokowali, na których też spoczął duch. Czyli nie zrobili tego, co mieli zrobić, nie przyszli pod namiot zgromadzenia, a mimo tego duch spoczął na nich i też prorokowali, tylko że dalej w obozie. I w 27 wersecie widzimy młodzieńca, widzimy chłopca, który przybiegł powiedzieć o tym Mojżeszowi, doniósł na nich, naskarżył się na nich. I tutaj pojawia się podobny wątek, bo usłyszał o tym Jozue i powiedział Mojżeszowi, żeby im zabronił, żeby zabronił im prorokować. Czyli podobnie jak uczniowie, którzy zabraniali człowiekowi wyganiać demony, dlatego że uważali, że nie chodził z nimi. Podobna sytuacja. Tutaj Jozue mówi Mojżeszowi, żeby zabronił im prorokować, dlatego że nie poszli we właściwe miejsce. A tutaj w czasach apostołów był człowiek, który wyganiał demony, ale nie chodził z nimi i chcieli mu zabronić. Natomiast Mojżesz odpowiedział na to w 29 wersecie. Czyż byłbyś zazdrosny o mnie? Oby cały lud zamienił się w proroków Pana, aby Pan złożył na nich swojego ducha. Więc jest bardzo dużo podobieństw między tymi historiami. Tam prorokowanie, tutaj wypędzanie demonów. I ze względu na te podobieństwa niektórzy sugerują, że ten człowiek z czasów apostołów był jednym z 70 czy też 72 uczniów Jezusa.
A to dlatego, że Jezus, wiemy o tym też z Ewangelii, wysłał też 70 uczniów swoich dwójkami, żeby wyganiali demony. I co prawda ta historia jest tutaj później w Ewangelii Łukasza, ale Łukasz nie zawsze przedstawiał wydarzenia chronologicznie. Więc mogło być tak, że ten człowiek był jednym z 70 czy też 72, bo też różnie Ewangelie podają. I mógł być osobą, która nie chodziła z nimi. Mieli chodzić dwójkami, a on być może poszedł gdzieś sam. To jest jakaś teoria, nie wiem, czy tak było. W każdym razie Jezus odpowiedział podobnie jak Mojżesz, czyli nie zabronił. Nawet powiedział, nie zabraniajcie, kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami. I to jest taka ogólna lekcja, która wynika z tego fragmentu. Nie zabraniajcie, kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami. Ewangelii Marka powiedział jeszcze, nie zabraniajcie mu, ponieważ nie ma takiego, kto by dokonywał cudów w imieniu moim i mógł zaraz potem źle o mnie mówić. Więc wynika z tych słów, że ten człowiek faktycznie wypędzał te demony, że przez niego Bóg dokonywał cudów. I Jezus nawet nie oceniał, czy ten człowiek zrobił dobrze, że nie chodził z uczniami, nie mówił, że to jest w porządku. Nie mamy żadnej oceny tego człowieka. Jezus powiedział tylko, że jeżeli nie jest przeciwko nim, to jest z nimi. I dwa rozdziały dalej powiedział coś podobnego, chociaż trochę inaczej. To Ewangelia Łukasza, 11 rozdział, 23 werset. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Kto nie gromadzi ze mną, rozprasza. Może się wydawać, że to są przeciwne stwierdzenia, natomiast chodzi o to samo, tylko w odwrotnej kolejności. Bo najpierw było, kto nie jest przeciwko wam, to nie jest z wami, a tu jest, kto jest przeciwko mnie, kto nie jest ze mną, to nie jest przeciwko mnie. Więc od tej kolejności powiedziane to samo, chociaż na początku chodziło o uczniów, czyli przeciwko wam i z wami, a potem chodziło o Jezusa, czyli ze mną i przeciwko mnie. Natomiast Jezus osobiście odbiera to, jak traktowani są jego uczniowie, więc chodzi o to samo. Chodzi o to, że nie ma alternatywy. Są dwie sytuacje. Albo ktoś ma udział w kwestii Bożym i wtedy jest z Jezusem i jest z jego uczniami, albo ktoś nie ma udziału w kwestii Bożym i wtedy jest przeciwko Jezusowi i przeciwko jego uczniom. Więc to są dwie sytuacje i nie ma żadnej pośrodku. I to jest lekcja, która może mieć wiele różnych zastosowań. Takim oczywistym jest to, że nie można zabraniać tym, którzy mają jakieś inne praktyki, tylko dlatego, że robią coś inaczej. Bo jeżeli tylko robią to w imieniu Jezusa, jeżeli zgadzamy się w fundamentach, jeżeli ktoś nie głosi innej Ewangelii, no to jesteśmy w jednej drużynie. Nawet jeżeli nie chodzimy razem, nawet jeżeli jesteśmy w innym zborze. I może czasem nawet w tej drużynie, w tym jednym kościele możemy się nie zgadzać. Może nawet czasem będzie taka sytuacja, gdzie nie możemy wspólnie tworzyć innego kościoła, dlatego że każdy kościół musi określić swoje podejście w jakiejś praktyce, na przykład w kwestii chrztu. No i są chrześcijanie ewangelikalni, którzy uważają, że powinniśmy chrzcić małe dzieci. Tak jak prezbiterianie, którzy chrzczą dzieci, chociaż nie uznają, że chrzest sprawia w nich nowe narodzenie. Po prostu chrzczą ich, żeby włączyć ich przymierze. Tak to rozumieją. My uważamy, że powinno się chrzcić osoby, które uwierzą, które przyjmą Ewangelię. Więc nie dałoby się tworzyć innego kościoła. A mimo tego nie powiemy, że dlatego, że chrzczą dzieci, to nie są uczniami Jezusa. To nie jest powód, żeby uznać, że nie są jego uczniami. No i nie będziemy też zabraniać takich praktyk, chociaż w historii Kościoła tak już bywało. Były takie czasy, kiedy Kościół był jako związany z państwem, z władzą państwową, czy tam z władzą króla, no to państwa uznawały wybrane kościoły. Były kościoły, które były zatwierdzone przez króla, czy też przez państwo, przez władzę, no i pozostałe kościoły nie miały prawa działać. I często robiły to, często władza zabraniała działać właśnie za sugestią tych zatwierdzonych kościołów. I chrześcijanie, którzy na przykład praktykowali chrzest dorosłych, a tacy się pojawili, spotykali się z prześladowaniem. Bo na przykład luteranom, kiedy właśnie luteranie byli takim kościołem państwowym w niektórych państwach, nie pasowało im, że ludzie chrzczą się według nich po raz drugi. I z tego powodu, że widzieli osoby, które chrzciły się w wieku dorosłym, to zanurzyli ich w wodzie ponownie. Chodzi tutaj o to, że ich utopili za to, że robili coś takiego, za to, że robili coś niewłaściwego według nich. Czyli taka różnica w
praktyce, która nie jest najbardziej istotną praktyką, sprawiała, że ludzie, którzy są chrześcijanami, prześladowali, a nawet zabijali drugich chrześcijan z tego powodu. Niestety historia Kościoła jest pełna takich brudnych sytuacji, takich różnych brudów. Współcześnie różne kościoły też mają swoje zwyczaje i te zwyczaje mogą się od siebie różnić, jeżeli tylko nie wpływają na Ewangelię, jeżeli nie zniekształcają Ewangelii. Bo na przykład w jednym kościele stół pański będzie, na stole pański będzie jeden kielich, wspólny kielich dla wszystkich. I wszyscy będą pili z tego samego kielicha. Gdzie indziej, tak jak u nas, będzie każdy miał swój kielich, czy kieliszek właściwie, bo jest bardzo mały. W jednym kościele śpiewa się tylko psalmy i robi się to bez instrumentów. W innym kościele śpiewa się współczesne pieśni przy akompaniamencie instrumentów, tak jak u nas. W jednym kościele Boże Narodzenie jest w grudniu, obchodzi się w grudniu, w innym w styczniu, a są chrześcijanie, którzy w ogóle nie chcą obchodzić Bożego Narodzenia i też mogą tak robić. Jeżeli tylko to nie wpływa na zrozumienie Ewangelii, to możemy cieszyć się z tego, co Bóg robi w innych wierzących. Oczywiście czymś innym będzie stosunek do tych, którzy wykrzywiają Ewangelię, którzy wykrzywiają Słowo Boże, bo nie o tym jest ten fragment, nie o to tutaj chodzi. Natomiast w takiej sytuacji też musimy uważać na pychę, żebyśmy nie wywyższali się dlatego, że lepiej coś rozumiemy, że my pojęliśmy Ewangelię, a ktoś inny głosi fałszywą Ewangelię. I po trzecie, okazujmy miłosierdzie. Kolejne wersety opisują wydarzenia, które miały miejsce trochę później, natomiast z poprzednimi łączy je to, że też ukazują pychę uczniów. Zobaczmy od wersetu 51 do 53. I stało się, gdy dopełniały się dni, kiedy miał być wzięty do nieba, postanowił pójść do Jerozolimy, że wysłał przed sobą posłańców, a ci w drodze wstąpili do wioski samarytańskiej, aby mu przygotować gospodę. Lecz nie przyjęli go dlatego, że droga jego prowadziła do Jerozolimy. Więc w tym miejscu jest jakby nowy etap w Ewangelii Łukasza. Zaczyna się droga do Jerozolimy. Nie chodziło o czysto geograficzną drogę, bo będziemy jeszcze widzieli, że Jezus wracał do Galilei. Natomiast jest to taki ostatni etap życiowej podróży Jezusa, której takim ostatnim przystankiem była Jerozolima. I widzimy w 52 wersecie, że Jezus wysłał przed sobą posłańców. Przy takiej dużej grupie ludzi było konieczne, żeby tak jakby złożyć wcześniejszą rezerwację. Gdyby pojawili się po prostu z dnia na dzień, byłoby ciężko przyjąć taką grupę osób, bo był tam Jezus, byli apostołowie, byli inni uczniowie, nie wiemy dokładnie, ilu ich było, co najmniej 72, bo taką grupę rozsyłał też później. Były też kobiety, które z nimi chodziły, o tym czytamy to dział wcześniej, więc ogromna grupa ludzi i myślę, że nawet dzisiaj byłoby ciężko w niektórych hotelach, gdyby taka grupa pojawiła się z dnia na dzień tego samego dnia i oczekiwała, że zostanie przyjęta. Więc tym bardziej w tamtych czasach. Ale był jeszcze jeden problem, taki natury już bardziej duchowej. Jego droga do Jerozolimy prowadziła przez Samarię, bo Samaria leżała między Galileą na północy i Jerozolimą na południu, a stosunki między Żydami a Samarytanami były napięte, łagodnie mówiąc napięte. Samarytanie wywodzili się z małżeństw mieszanych między Żydami a poganami z czasów niewoli, kiedy Asyria napadła Królestwo Północne Izraela, kiedy uprowadziła Żydów na swoje tereny, kiedy na te tereny, właśnie na tereny Samarii, trafiły ludy asyryjskie i wymieszały się z tymi Żydami, którzy tam jednak pozostali. Więc z tego miksu, z tego wymieszania powstał lud, który nazywany był później Samarytanami. I z czasem drogi z Żydami bardzo się rozchodziły i takim mocnym punktem sporu i momentem, który ich bardzo podzielił, była świątynia. Tutaj szczególnie, kiedy zaczęła się odbudowa świątyni w Jerozolimie, wtedy Samarytanie chcieli, czy właściwie tak mówili, no, jakie były ich intencje, to raczej nie były dobre, ale mówili, że chcieli budować tę świątynię razem z nimi. I kiedy Żydzi im odmówili, to Samarytanie złożyli donos do króla perskiego. Napisali królowi perskiemu, że ten naród, czy właściwie Jerozolima, jest miastem buntowniczym, że w swojej historii wiele razy buntowała się przeciwko innym narodom i z tego powodu król perski nakazał wstrzymanie odbudowy świątyni w Jerozolimie. Koniec końców Żydzi zbudowali swoją świątynię, czy odbudowali swoją świątynię, natomiast Samarytanie zbudowali swoją własną świątynię, gdzieś indziej,
na górze Garizim. I traktowali ją jako swoje miejsce kultu, tak samo jak Żydzi mieli swoje w Jerozolimie. Więc kiedy były święta żydowskie, to Żydzi szli do Jerozolimy, a Samarytanie szli do Garizim, na tą górę Garizim. I kiedy Żydzi szli na święto do Jerozolimy i niektórzy z nich musieli przechodzić przez Samarię, no to dla Samarytan to było jak odrzucenie ich świątyni. Bo oni szli do własnej, a Żydzi przechodzą przez ich teren i idą do swojej. I to im się nie podobało. Na tym to dochodziło nawet do modlitw, więc było grubo, było bardzo ostro. Wzajemnie Żydzi i Samarytanie bezczcili swoje świątynie. W II wieku przed Chrystusem Żydzi zburzyli świątynię na górze Garizim. Natomiast na początku naszej ery, w VI roku naszej ery, Samarytanie wrzucili kości zmarłych ludzi na dziedziniec świątyni w Jerozolimie. I zrobili to po to, żeby Żydzi nie mogli świętować, bo było to w czasie święta. Więc bardzo takie mafijne porachunki, takie relacje niezbyt przyjemne. I dobrze mieć tego świadomość, kiedy patrzymy na tę historię, bo wzajemną nienawiść widzimy i po stronie jednych, i po stronie drugich. Bo z jednej strony Samarytanie nie przyjęli Jezusa właśnie dlatego, że szedł do Jerozolimy, prawdopodobnie na święto, a w tym Samarytanie nie chcieli pomagać, a nawet byli zadowoleni, jeżeli mogli w tym przeszkodzić. A z drugiej strony, przed chwilą czytaliśmy, że kto nie przyjmuje Jezusa, nie przyjmuje tego, którego posłał. Więc to oznaczało, że oni odrzucali Boga Izraela, no i ta zniewaga dla uczniów Jezusa domagała się zemsty. I widzimy to w 54 wersecie. A gdy to widzieli uczniowie Jakub i Jan, rzekli: Panie, czy chcesz, abyśmy z połem ściągnęli ogień z nieba, który by ich pochłonął, jak to Eliasz uczynił? Nic dziwnego, że Jan i Jakub byli nazwani synami gromu, właśnie wynika to z tej historii. I to już jest drugi raz dzisiaj, kiedy Jan zachował się w taki bardzo przyziemny sposób. Ten sam Jan, który potem jest nazwany apostołem miłości. Tak dużo pisał o miłości. Tutaj tej miłości jeszcze nie było za bardzo widać. A jeszcze niedawno Jezus instruował ich, co mają zrobić, kiedy nie będą przyjęci w jakimś mieście. Mieli tylko strząsnąć proch z sandałów. Poszli trochę dalej. Do głowy przyszedł im ogień i w sumie może się wydawać dziwne, skąd w ogóle przyszedł im do głowy ogień, gdyż nie mieli takiej mocy. Tak pół żartem można powiedzieć, że może nauczyli się tego, co Jezus mówił ostatnio, że dla wierzącego nie ma nic niemożliwego, więc jak wierzyli w to, że mogą, to może mogli. Może mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, żeby zesłać ogień z nieba. Ale tak na poważnie to była inspiracja Eliaszem. Zainspirowali się Eliaszem i nie jest to dziwne, dlatego że niedawno na górze widzieli Eliasza, a Eliasz w swoim życiu zrobił coś podobnego, bo zesłał ogień na posłańców króla Samarii. A tutaj też chodziło o Samarytan. Więc nie trudno było połączyć te dwie sytuacje. I tak swoją drogą to jest kolejne nawiązanie do sytuacji, którą widzieli na górze przemienienia. Wcześniej Mojżesz, widzieliśmy ten fragment życia Mojżesza, a teraz Eliasz. Więc też krótko zobaczmy, co działo się w życiu Eliasza. To jest druga Księga Królewska. Druga Księga Królewska, pierwszy rozdział. Tam widzimy tę sytuację, gdzie Eliasz zesłał ogień z nieba. I zaraz na początku tego rozdziału czytamy o królu Ahazjaszu. To był król północnego królestwa Izraela, a to królestwo miało swoją stolicę właśnie w Samarii. I Ahazjasz, król Samarii, wypadł z balkonu i zachorował. I zamiast tej sytuacji, kiedy był chory, kiedy był słaby, zwrócił się do Boga Izraela, do Boga Jahwe, on wysłał ludzi, którzy mieli pójść do Bezebuba, do Boga Ekronu. I kiedy zrobił to ten król, że posłał swoich ludzi do Bezebuba, to Bóg powiedział Eliaszowi, żeby wyszedł im naprzeciw, żeby ich zatrzymał i miał ich zapytać, czy nie ma Boga w Izraelu, że idziecie do Bezebuba, że idziecie radzić się obcych bogów. I Eliasz powiedział królowi Samarii, że nie wstanie z łóżka i na pewno umrze. Więc w sumie dowiedział się tego, czego chciał. Chciał się dowiedzieć, czy będzie zdrowy, no i się dowiedział. Coś mu się tutaj jednak nie podobało, pewnie jaka była odpowiedź. I dlatego, że mu się to nie spodobało, to posłał po Eliasza 50-osobowy oddział. Nie jednego człowieka, całą armię do niego posłał. Po to, żeby go sprowadzić do siebie, może po to, żeby odwołał te słowa. Ale Eliasz powiedział, że jeżeli on, czyli Eliasz, jest mężem Bożym, to niech ogień wstąpi z nieba.
I ogień spadł i pochłonął cały oddział, czyli tych 50 i ich dowódcę. I król wysłał kolejny oddział. I sytuacja się powtórzyła. Tak samo ogień spadł z nieba i pochłonął i spalił oddział i dowódcę. Król wysłał trzeci oddział. Niezbyt się nauczył. Dowódca trzeciego oddziału też poszedł po Eliasza, ale ten dowódca był mądrzejszy, poszedł po rozum i niczego Eliaszowi nie doskazywał. Nie przyszedł do niego, chodź z nami, doskazujemy ci, tylko błagał go o litość. I Bóg okazał mu litość. Jakubowi i Janowi zamarzyło się coś podobnego. Żeby w odwecie za to, że nie przyjęli Jezusa, wstąpił na nich ogień z nieba. Natomiast Pan Jezus szybko wybił im ten pomysł z głowy. Widzimy to w 55 i 56 wersecie. A on, obróciwszy się, zgromił ich i rzekł: nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatratać dusze ludzkie, ale je zachować. I poszli do innej wioski. Więc odpowiedzią nie jest użycie siły. To oczywiście nie znaczy, że Elia zachował się niewłaściwie, bo to były inne czasy. Był prorokiem, który był Bożym narzędziem sądu nad złym królem i jego ludem. I to było właściwe w tamtym czasie. Ale Jezus pokazał swoim uczniom, że to nie są metody uczniów Jezusa. Że wymiana ciosów z samarytanami, taka jaka była do tej pory między nimi, nie była niczym dobrym. Nie była zgodna z duchem, jakim mieli się kierować. Bo mieli kierować się duchem miłosierdzia. Dlatego, że Syn Człowieczy nie przyszedł zatracić dusze ludzkie, ale je zachować. Syn Człowieczy, czyli Jezus, przyszedł, żeby zbawić człowieka. I oczywiście Jezus przyjdzie po raz drugi i przyjdzie na sąd, ale pierwsze przyjście Jezusa było misją ratunkową. I właśnie po to Jezus szedł do Jerozolimy. Po to szedł przez Samarię, żeby dojść tam, gdzie został zabity na krzyżu, gdzie został powieszony. On tam złożył z siebie jako doskonałą ofiarę za grzechy, również za grzech pychy, za każdy grzech. I złożył ofiarę już nie w świątyni w Izraelu, w Jerozolimie, albo na górze Garizim, tylko gdzieś indziej, na wzgórzu Golgoty. I przychodził przez ziemię ludzi, którzy też na niego czekali, bo Samarytanie też na niego czekali. Oni czekali na Mesjasza. Oni uznawali pięcioksiąg, więc wierzyli w to, że przyjdzie taki prorok jak Mojżesz. Bo Mojżesz zapowiadał, że będzie taki prorok podobny do niego. Natomiast rozumieli to jeszcze mniej niż Żydzi. Chociaż Żydzi też za bardzo tego nie rozumieli, nawet uczniowie Jezusa za bardzo nie rozumieli, kim jest Jezus. Mimo tego, że im to mówił. Więc ani jedni, ani drudzy zbyt dobrze nie wiedzieli, z kim tak naprawdę mają do czynienia. I zdecydowana większość Żydów też nie przyjęła Jezusa, a mimo tego apostołowie jakoś nie chcieli zsyłać ognia. Więc to pokazuje, że to nie chodziło tyle o to, że nie przyjęli Jezusa, chodziło właśnie o ich takie narodowe porachunki. A Jezus poszedł na krzyż i poszedł przez Samarię, przez tę ziemię, po to, żeby w swoim ciele pojednać i jednych i drugich. Nie po to, żeby zniszczyć ludzi, ale po to, żeby zniszczyć nieprzyjaźń. Przede wszystkim nieprzyjaźń między Bogiem a człowiekiem, bo taka była w wyniku grzechu. Ale również między ludźmi, między tymi, którzy przyjmą Ewangelię. Bo dzięki ofierze Jezusa jednym ciałem stali się ci, którzy uwierzyli. I Żydzi, i Samarytanie, i Polacy, i Ukraińcy, i Rosjanie, i Amerykanie, i wszystkie inne narody. I to było wtedy, kiedy uczniowie jeszcze nie rozumieli. Ale kiedy wstąpił na nich Duch Święty, to coś się w nich zmieniło. Zmieniła się, się ich postawa. I widzimy w Dziejach Apostolskich, że później apostoł Jan, ten sam apostoł Jan, poszedł do Samarii, kiedy tam dotarła Ewangelia, kiedy najpierw Ewangelię głosił Filip i nawróciło się sporo osób. I wtedy pojawili się tam apostołowie Piotr i Jan. I przyszli tam po to, żeby wstąpił na nich Duch Święty. Czyli do Samarytan przyszli apostołowie z Jerozolimy, z tej znienawidzonej Jerozolimy. Przyszli ludzie, których nienawidzili wcześniej, zanim uwierzyli. I dzięki nim wstąpił na nich Duch Święty. I dzięki temu stało się jasne, że Samarytanie nie będą tworzyli odrębnego kościoła, nie mają stworzyć swojej grupy apostołów, tak jak wcześniej mieli swoją świątynię, tylko będą częścią tego samego kościoła. Tego samego kościoła, który ma swoich apostołów w Jerozolimie. W ten sposób Bóg zadbał o jedność Kościoła. A Piotr i Jan głosili jeszcze potem dobrą nowinę po wioskach samarytańskich i możliwe jest też to, że głosili Ewangelię tym,
których wcześniej chcieli spalić ogniem. Tu widzimy, co może uczynić Duch Miłosierdzia. Dlatego my też mamy odpowiadać miłosierdziem, nawet kiedy ktoś nas znieważa. Nie mamy domagać się odpłaty, bo Jezus przyszedł zachować życie ludzkie. I może nawet zbawić tych, którzy teraz coś mają przeciwko nam, którzy teraz chcą nam zrobić coś złego albo jakieś złe rzeczy o nas mówią. Kiedy Jezus był na ziemi, to wiele osób go odrzuciło. Ale Jezus nie odpowiadał ogniem. Nie było takiej sytuacji, że ludzie chcieli go zabić, a były takie sytuacje, że chcieli go kamienować. Jezus nie żądał ognia z nieba. Po prostu odchodził. Nie dobił tego, co tutaj chcieli zrobić apostołowie. Gdyby jego królestwo było z tego świata, pewnie by tak zrobił. Posłałby swoją armię i szybko ustanowiłby swoją władzę. Tylko, że to nie jest Boża metoda. I to nie jest metoda dla uczniów Jezusa. Szczególnie dlatego, że to nie jest nasza zasługa, że jesteśmy jego uczniami. Bo nie bylibyśmy dziećmi Bożymi, gdyby Bóg nie ukazał nam miłosierdzia. Więc nie mamy nawet prawa patrzeć z wyższością na tych, którzy odrzucają Jezusa. Czy nawet na tych, którzy tkwią w jakimś bałwochwalstwie. Bo nas też Bóg wyrwał z bałwochwalstwa. My też szukaliśmy chwały dla siebie. Tym jest pycha. Jest szukaniem chwały dla siebie. Oddawaniem chwały, uznawaniem chwały dla siebie zamiast dla Boga. I to, że my zrozumieliśmy i przyjęliśmy Słowo Boże, nie jest naszym wyczynem. I z tego powodu to nie nam należy się chwała. Mamy ogromny zaszczyt być uczniami Jezusa, jeżeli nimi jesteśmy. Ale to jest zaszczyt, na który nie zasłużyliśmy. Więc nie ma prowadzić do tego, żebyśmy my nad kimś się wywyższali. Ani nad tymi, którzy są z nami w kościele, ani nad tymi, którzy są w innych kościołach, którzy robią coś inaczej niż my, ani nad tymi, którzy nie przyjmują Jezusa i może z jakiegoś powodu uważają nas za wrogów. Bo takie trzy sytuacje widzimy tutaj w tym fragmencie. Bo w Królestwie Bożym są inne wartości niż na świecie. A pycha przeszkadza nawet w tym, żeby w ogóle wejść do Królestwa Bożego. Bo dopóki opieramy się na naszych dokonaniach, to nie widzimy nawet, że potrzebujemy ratunku. I niestety nawet po przyjęciu zbawienia czasem myślimy w takich kategoriach. Myślimy w taki sposób, że jesteśmy ważniejsi od nich w Kościele. Może nie od wszystkich, ale może znajdziemy sobie kogoś, od kogo uważamy, że jesteśmy ważniejsi. Zdarza się myśleć, że inni powinni robić coś tak samo jak my. Bo przecież nasza tradycja jest właściwa. My to dobrze robimy. Nie oni w innym kościele. I jasne, że takie różnice mogą utrudniać współpracę. Mogą nawet sprawić, że nie będziemy w stanie tworzyć jednego zboru. To jest przykre, ale taki jest na tym świecie. Ale jeżeli te różnice nie zniekształcają Ewangelii, to możemy cieszyć się z tego, co Bóg robi w innych wierzących, w innym kościele. Bo przede wszystkim jesteśmy kościołem Chrystusa, a dopiero potem kościołem baptystycznym, czy też chrzci dorosłych. A może zdarza nam się też reagować wyższością wobec tych, którzy nie przyjmują Jezusa. Tak jak apostołowie potraktowali Samarytan. Okazujmy miłosierdzie niewierzącym. Również tym, którzy może traktują nas źle, dlatego że my przyznajemy się do Jezusa. Pan Bóg jest tym, kto odpłaci. Natomiast my nie mamy oczekiwać, ani domagać, ani chcieć, żeby to uczynił, bo nie jesteśmy takiego ducha. Amen.